Dlaczego jesteś smutna? Tristego? Ja? Po prostu kroiłam cebulę. Co ci jest? Zwykłe życiowe kłopoty. Jakie? Naprawdę to nic. Możesz mi zaufać, jestem twoją przyjaciółką. Wiem, ale... Mój mąż wyjechał nielegalnie do Stanów i nadal nie mam od niego żadnych wieści. Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Przyczepa się nie rusza. Zostawili nas tu. Musimy otworzyć drzwi. Spróbujmy. Pchajmy. Zamknięte od zewnątrz. Pukajmy, krzyczmy. Otwierajcie. Co ty na to, serio? Poważnie? Ale wstyd. Wstydem jest kraść i dać się przyłapać. Nie powiesz cioci? Coś ty. Zresztą masz rację. W czym? Mój syn jest przystojny. Przaderski. Odlotowy. Niech Bóg mi wybaczy. Co ci ma wybaczać? Że podoba ci się chłopak? Bóg się za to nie pogniewa. Działy się ze mną dziwne rzeczy. Czuję takie różne rzeczy. Jakby grzeszne. Grzeszne. Co zrobiłaś? Nic, tylko myślałam. Solo pensar en cosas. Co takiego myślałaś? Cosas. Straszne rzeczy. Feas. Okropne. Bueno, no sé si feas. To znaczy, nie jestem pewna. Sucias. Pues como cuáles tú. Na przykład? No, ya. Lepiej sobie pójdę. No te culpo, Aida. Nie winię cię. No te culpo porque te guste mi hijo. Mój syn może się podobać. Carlos jest, jak ty to określiłaś, czaderski. Poza tym to dobry chłopak. Jestem z niego dumna. Studiuje biologię, jest bokserem. Poza tym zajmuje się ochroną zwierząt. Naprawdę? I choć to dziwnie brzmi, jest bokserem ekologiem. Nie tylko bije się na pięści, ale walczy o to, żeby nie zabijać zwierząt. Tych, co to im grozi wyginięcie. Tym bardziej go kocham. Co ja mówię? Wybacz mi, serio. Już zapomniałam. Jesteś nie tylko młodziutka, ale i z zupełnie innej sfery. My jesteśmy biedni. Co to ma za znaczenie? Milcz, Aido. Nie mów głupstw. Zapomnij o tym. Udawaj, że o niczym nie rozmawiałyśmy. Dobrze.
Jak leci, Budo? Przecież już wychodziłeś. Tak, ale biłem się z myślami. To godne pochwały. O czym myślałeś? Spotkałem twoją dziewczynę, Alicję. Odprowadziła mnie i dodawała mi otuchy. Może, ale ona była ze szramą. Co jest? Porządkujesz domek, Kopciuszku? Ładnie wyglądasz. Ładnie wyglądasz. Czego chcesz? Tak sobie myślałem. Nie wchodź tu. Uspokój się. Wynoś się. Chcę się zemścić na twoim narzeczonym. Powiedz, co by mu tak naprawdę sprawiło przykrość? Wynoś się. Przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Wiesz, co wymyśliłem? Najlepszym sposobem zemsty na Charlie jest zgwałcenie cię. San Jose de los Maderos, rok 2000. Kochasz mnie? Oczywiście. Bardzo cię kocham. Uwielbiam cię, bo zaakceptowałeś mnie taką, jaka jestem. Z tą paskudną blizną. Joaquin mnie kocha. Cześć. Dobrze, że cię spotkałyśmy. Dlaczego? Muszę ci powiedzieć, co usłyszałam od swojego...